Pani Agnieszko, dzisiaj warsztaty w Muzeum Wojska na temat ziół. Prowadzi Pani profil na Facebooku, można Panią odwiedzić. Tak, mój profil na Facebooku nazywa się Zielska Polonia, zresztą tak jak moja firma. Tak. Można mnie odwiedzić, można przyjechać do mnie na warsztaty, które ogłaszam na Facebooku. Już niedługo też ruszy taka oferta, że po prostu będzie można przyjechać na robienie maści, spacery ziołowe, dzikie gotowanie. No, tematyka jest dość rozległa. Daleko od Białegostoku? 50 kilometrów. Aha, czyli... Blisko granicy z Białorusią, między Krynkami a Sokółką jest taka urokliwa miejscowość, bo to nawet nie wieś, ja mieszkam na kolonii, więc jestem otoczona łąkami, polami, lasami. I mam rośliny wokół siebie. Zioła dla zdrowia, dla urody, dzisiaj na warsztatach były przykłady później takich przepisów? I nawet robiliśmy maść, teraz panie mieszają herbatki ziołowe. No, mam nadzieję, że poszerzyły swoją wiedzę i przede wszystkim to coś, o co mi chodzi, żeby zaszczepić tego bakcyla, żeby ludzie ruszyli sami, zaczęli zbierać i poszerzać tą wiedzę i być bliżej natury i korzystać z tego, umieć to robić. Co szczególnie w czasach epidemii powinniśmy wzmacniać swoją naturalną odporność. Właśnie. I dbać o swoje zdrowie samodzielnie. Właśnie. Także. Dziękuję bardzo. Dziękuję.